Witam Was serdecznie w czwartym i ostatnim odcinku naszych warsztatów. Dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem materiału do publikacji. Materiału dźwiękowego oczywiście. Profesjonalnie nazywa się to masteringiem. My się otrzemy dzisiaj o ten temat. Zapraszam. A więc, co to jest ten mastering? Kochani, mastering to nie jest nic innego jak przygotowanie pliku stereo do publikowania. Na płycie, w platformach streamingowych typu YouTube, Spotify i tak dalej. Tudzież właśnie czasami niektóre fragmenty naszych filmów dotyczyły takich prostych zagadnień jak nawet podłożenie sobie muzyki do swojego filmu z wakacji czy prezentacji zdjęć. Ten plik musi być odpowiednio przygotowany. Po co? Dlatego, że każdy sprzęt grający ma swoje jakieś przekłamania. Oczywiście im tańszy sprzęt, tym bardziej kłamie. Tak chyba można zgeneralizować to zjawisko. Natomiast na każdym sprzęcie nasz plik fajnie, żeby zagrał dobrze. Więc zaczniemy od tego prostego fragmentu. Zobaczcie na nasz ekran. Pamiętacie, w ostatnim filmie zajmowaliśmy się tutaj tym fragmentem, gdzie mój głos, nazwijmy to lektor, mówił na tle muzyki. Cześć. Witajcie w drugim odcinku naszych warsztatów. Ostatnio poznaliśmy bardzo podstawowe funkcje. Tak. I teraz zobaczcie, musimy oczywiście te ślady wyrenderować. Wyrenderować, czyli zrobić z nich jeden plik stereo. Najpierw sprawdźmy jego głośność. Na kanale master przełączę się teraz tutaj, pamiętacie, na mikser. Zobaczmy sobie, jak ten plik gra. Cześć. Witajcie w drugim odcinku naszych warsztatów. Ostatnio poznaliśmy bardzo podstawowe funkcje programu. On osiąga prawie 0 dB. Jest to dla nas dobry punkt wyjściowy. Tym bardziej, że tutaj nie będziemy wykonywać jakichś zaawansowanych obróbek później, kiedy już ten plik stereo wyrenderujemy. Ale jak to się robi? Zaznaczam sobie jeden z tych klipów. Najczęściej warto zaznaczyć dłuższy. Dlaczego? Dlatego, że nasz render będzie, czyli nasz obszar renderowania będzie tak długi, jak długi jest najdłuższy klip, zaznaczony klip. O, tak. Słuchajcie, no i teraz renderujemy file. Export audio wideo. Dajemy export i pojawia nam się okno. Tak, tutaj ma być zaznaczony master. Tutaj mamy przedział taktów, które on będzie renderował. Dokładnie tak jest, do 24 takty i jedną wartość jeszcze, bo widać tutaj wystaje poza 25 takt. Więc jest to nasz obszar. Teraz tutaj na dole są formaty, w jakich chcemy formatować. MP3, no to jest format, wiadomo, znany doskonale wszystkim. Możemy go renderować, jeżeli materiał już chcemy komuś przesłać, wiadomo, żeby on się zmieścił w mailu, to wtedy dajemy MP3. Natomiast do dalszej obróbki polecam wyeksportować WAV. WAV to jest rozdzielczość, ona jest zależna od karty, jaką macie, od tym, w jakiej rozdzielczości pracujecie. Ok, renderuję to, eksport i teraz sobie nazwę to lektor.
lektor mix, tak. I on teraz renderuje mi to i mam ten plik wyrenderowany. Dobra, to teraz, kochani, zrobimy tak. Ja może to zmutuję, o, wyłączę te ślady. Tutaj dam insert audio track, czyli nową ścieżkę. Idę sobie tutaj do current project, czyli to jest folder na dysku tego projektu, w którym teraz jesteśmy. Tam się gdzieś nam zapisał, jest dokładnie lektor mix. Przeciągam sobie go tutaj. No i mam teraz, posłuchajcie. Cześć. Witajcie w drugim odcinku naszych warsztatów. Tak, ten plik jest dość głośny. Zobaczmy sobie tutaj na kanał Master, co się dzieje. Cześć. Witajcie w drugim odcinku. Cześć. Witajcie w drugim odcinku. On tutaj sobie lata gdzieś tam między minus 12 a 0 decybeli w tym przedziale, więc spróbujmy go ułożyć tak, żeby mieć pewność, że on zera nie przekroczy, czyli tak jak dobrze pamiętacie zapewne, wkładamy sobie tam limiter. Limiter. Jest limiter. Sprawdźmy. Cześć. Witajcie w drugim odcinku naszych warsztatów. Ostatnio poznaliśmy bardzo podstawowe funkcje programu. Przycinaliśmy. Tak, widzicie, podgłośniłem jeszcze, ponieważ on mi po prostu na to pozwolił. Tak jak pamiętacie, limiter zetnie mi teraz wszystko, co się pojawi poniżej, powyżej, przepraszam, minus 0,30 decybela. I ja bym proponował w ten sposób wyrenderować ostatecznie ten plik, czyli dajemy jeszcze raz eksport i w tym momencie właśnie, to jest istotne, zmieniamy tutaj na 16 bitów, dlatego że każda płyta DVD, każdy CD i generalnie każdy streaming nie będzie tego pliku odtwarzał w 24-bitowej rozdzielczości. Wszyscy zdegradują go do 16 bitów, bo to jest jakość CD. 44 kHz, 16 bitów rozdzielczość. I lepiej to zrobić w tym programie, żebyśmy to my, o tutaj mamy 48, widzicie, muszę zmienić, 44 kHz i 100 i 16 bit. To jest właściwa rozdzielczość audio na płycie CD i w każdym streamingu. Tego oni będą od Was oczekiwać, właśnie tak wyrenderowanego pliku. No i oczywiście renderuję go, daję eksport, nazywam sobie go lektor master, tak, i on sobie to renderuje, mamy ten klip i teraz, żeby sobie na przykład porównać, dajemy nową ścieżkę, current project, mamy lektor master, dajemy lektor master, zobaczcie jaki on jest dużo głośniejszy, dużo tłustszy, muszę ten limiter tutaj jakby wyłączyć, bo on jeszcze raz mi podniesie sygnał. Posłuchajcie sobie, jak to brzmi. To jest cześć. Witajcie mix. W drugim odcinku naszych warsztatów. Ostatnio poznaliśmy. A to był master, prawda? Słychać bardzo, bardzo dużą różnicę między nimi. No ale to są rzeczy banalnie proste. Ten fragment muzyczno-słowny zmasterować to nie jest żaden problem. Ale przyjrzyjmy się, pamiętacie, zajmowaliśmy się miksem tego fragmentu. Dobrze, więc w takim razie wyrenderujmy sobie ten fragment i zajmijmy się takim
domowym masteringiem tego zmiksowanego przez nas w poprzednim odcinku fragmentu muzyki. Więc daję eksport. I teraz tak, muszę wrócić sobie do wartości 48 kHz i 24 bity. To jest jakby, pracuje się z reguły nawet na wyższych rozdzielczościach. Ja z racji warunków nie do końca jakichś ultra profesjonalnych pracuję właśnie na tej rozdzielczości. Warto jest, żeby cały proces, czyli od nagrywania poprzez mix i mastering, odbywał się w tej samej rozdzielczości. Nie zmieniajcie rozdzielczości gdzieś tam w trakcie tego całego procesu. Tylko dopiero jak już chcecie wyeksportować, wyrenderować master. Dopiero wtedy włączcie i zmieńcie rozdzielczość na tę, która jest wymagana przez właśnie streamingi i CD i tak dalej. Wracam do tego, renderuję sobie ten plik, daję eksport i teraz mamy trolle, napiszmy trolle mix. Mamy tutaj już wyrenderowane, idę sobie do Current Project. I teraz tak, właśnie zaraz Wam powiem, sobie utworzę tutaj nowy track, tutaj. I teraz, gdzie mamy te trolle? Trolle mix. O, ja sobie te trolle wrzucę tutaj. Dlaczego? Zaraz zobaczycie, jak zjedziemy tutaj niżej. Ja sobie przygotowałem już wcześniej plik, który nazwałem referencja. Referencja, czyli jakby... chodzi mi o to, żeby porównać sobie mój master z oryginałem. To jest fragment oryginalnego nagrania. Tak, to jest oryginał, a to jest nasz mix. No, jest potężna różnica. Aczkolwiek ten oryginał jest bardzo mocno sprasowany, bo nawet jeżeli się przyjrzycie spektrum tej próbki dźwiękowej, czekajcie. O, zobaczcie, to on jest praktycznie jak parówka. Tak? Tam nie ma poszarpań, jest bardzo mocno skompresowany, bardzo mocno wysunięty do góry, jest bardzo głośny. No, ale dobrze, spróbujemy doścignąć domowymi warunkami za pomocą tylko jednego programu nagranie, które zostało zrealizowane w absolutnie profesjonalnych warunkach. Zobaczymy, na ile nam się to uda. Dobrze, naszą referencję tutaj pomniejszam. O. I jesteśmy... To jest nasz plik. Posłuchajmy sobie jeszcze raz. I teraz tak, normalnie wszystkie rzeczy, które przy masteringu bym wkładał na kanał master, referencje odsłuchując sobie na przykład z jakiegoś innego playera w komputerze, ale chcę tutaj Wam pokazać jakby troszeczkę inną metodę. Dlatego wszystkie rzeczy, wszystkie pluginy tak zwane, czyli te efekty, które będę zaraz wykorzystywał, by ogarnąć ten master, będę instalował tutaj na kanał mojego miksu. Jako pierwsze wrzucę sobie EQ8. Nawet nie dlatego, żeby cokolwiek tutaj zmieniać, tylko po to, żeby mieć podgląd częstotliwościowy. Tak? Widzimy pewną taką równą pochyłą. To jest, powiedzmy, że to jest przybliżenie kąta 45 stopni i tak to powinno wyglądać. Są czasami takie pluginy darmowe, które pozwalają odwrócić ten kąt wyświetlania i wyświetlają tą próbkę na równo. Ja Wam pokażę, to jest zresztą darmowy
plugin, bardzo dobry plugin, Span firmy Voxengo. O, do tego posadzę sobie i zobaczcie, on wyświetla równo. Dlaczego? Dlatego, że mam tutaj slope na 4,50. Gdybym dał na 0, on będzie znowu, on będzie podobnie wyświetlał tak jak Ableton. 0, dobra, mniej więcej jest. OK. I teraz widzicie? I on robi kąt 45 stopni. Natomiast na pewno wygodniej się patrzy, kiedy tutaj jest 4,5. I wtedy mamy jakby w poziomie widzimy ten dźwięk. Ale polecam ściągnąć sobie ten plugin ze strony Voxengo. Tutaj macie nazwę firmy Voxengo. Natomiast pomęczymy się w samym Abletonie, skoro robimy wszystko na Abletonie, robimy na Abletonie. Dobra, mamy EQ8. I teraz słuchajcie, no, trzeba to poddać delikatnej kompresji. Zaraz zobaczymy. I tak, jeżeli chodzi o takie masteringowe historie, nie wykonujemy jakichś drastycznych ruchów. Kompresor ma nam skleić to brzmienie, ma nam je delikatnie skontrolować, czyli powstrzymać ten dźwięk przed jakimiś tam wybuchami, bo pewne nagromadzenie się czasami częstotliwości w dole powoduje, że te języczki głośności nam skaczą za mocno. Dlatego zobaczcie. Przełącza się. Dźwięk jest głośniejszy, ale oscyluje praktycznie między minus 6, minus 18, nawet więcej, prawda? Czyli spektrum jest bardzo, bardzo duże. Natomiast dzięki kompresorowi na razie to jest cichsze, ale jesteśmy minus 18, minus tutaj, nie wiem, 8. Jakby troszeczkę nam się to spłaszcza. Weźmy, obniżmy threshold. Bardzo ważne, żeby atak był późny, żeby nie dotykał tych pierwszych uderzeń. To jest bardzo ważne. Oczywiście dajemy ratio na 2, żeby po prostu nie było, to ściszanie nie było zbyt głośne. Ja bym chciał, żeby ten nasz miks zabrzmiał troszeczkę szerzej w stereofonii. I tutaj będziemy się posiłkować jakby gotowymi rzeczami. White Stereo. Utility. Pamiętacie, używaliśmy tego narzędzia po to, by zmniejszyć głośność naszych poszczególnych śladów. Natomiast teraz użyjemy go do właśnie stereo. Ten parametr Width jest tutaj znacznie poszerzony. To jest jakby gotowy preset White Stereo i posłuchajcie teraz, jak to brzmi. Wyłączam. Wszystko nagle się pojawia w środku. Tak? To jest może nawet troszeczkę za dużo. Poszukajmy sobie jakiegoś takiego punktu, w którym będziemy z tego zadowoleni, dobra? Wracamy do 100%, czyli takiego stanu, w którym jest nasz miks, czyli w tym momencie to poszerzenie panoramy jakby nie działa. Ja myślę, że gdzieś w tych okolicach ono nie jest jakieś takie karykaturalnie za mocne. I teraz zobaczcie jedną rzecz. Bass mono.
czasami nie warto poszerzać basu. Szczególnie w takiej muzyce, nazwijmy to tutaj, jest taka funkowa stylistyka, gdzie ten bas jest stylizowany, grany oczywiście za pomocą wirtualnego basisty, ale stylizowany na żywy, na akustyczny, na elektryczny bas, więc warto pozostawić go w monofonii, także tą stopę. W elektronicznej muzyce zależnie od potrzeb, tak? Ale tutaj ja bym włączył bas mono. I teraz tak, od 120 Hz niżej, czyli posłuchajmy sobie tego, tutaj będziemy mieli mono, a wszystkie dźwięki powyżej 120 Hz będą szły w stereo. Dobra. Ale zauważyliście, że teraz jakby troszeczkę tego basu nam znikło. Weźmy jeszcze jeden, przeniosę ten EQ8 na koniec tego łańcucha, żebyśmy mogli zobaczyć, co tu się wydarzyło. Nie, to jest tylko takie pierwsze wrażenie. Może troszeczkę zmniejszę ten width. Okej, dobra. I teraz bardzo, bardzo fajną rzeczą jest saturowanie sygnału. Saturowanie sygnału po co? To jest jakby troszeczkę coś takiego, jakby wprowadzenie takiego harczenia w potocznym tego słowa znaczeniu, ale uwierzcie mi, to nasyca brzmienie i ono powoduje, że to brzmienie waszego miksu, mastera w tym momencie będzie po prostu przyjemniejsze. Będzie takie, nabierze treści, jakby to powiedzieć. Zaraz wam pokażę. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Weźmy tutaj a bit warmer. Dobrze, niebezpiecznie zbliżamy się do zera. Słyszycie, jak się zrobiło głośno. Weźmy teraz, nie looper, jejku. Weźmy limiter. O, żebyśmy mieli tutaj kontrolę, żeby nie przejść tego zera. Tak, to jest bez tego. Jeszcze jedną rzecz sobie tutaj wrzucimy. To jest symulacja taśmowego magnetofonu, szpulowego takiego, na który nagrywano. No, niektórzy nadal uwielbiają to brzmienie i nie rezygnują z tego, nagrywają najpierw na komputer, a później przepuszczają to przez taśmę, ponieważ ona daje takiego smaczku ciekawego. Posłuchajmy sobie, co się zmieniło. Jesteśmy gdzieś tam w okolicach minus 6 decybeli. Ja myślę, że mogę tutaj podgłośnić. Ten dźwięk teraz się taki bardziej doprasuje. Tak. Słuchajcie, popatrzcie. Ja to połączę teraz w grupę. Zaznaczam wszystko. Grupę po co? Żeby wyłączyć. To jest przed. A teraz po. Bardzo nasze brzmienie się wzbogaciło. Posłuchajmy, jak to się ma na tle oryginału. We'll be right back.
jesteśmy już bardzo blisko tej głośności. Tam jest troszeczkę więcej góry, więc możemy sobie tutaj podnieść troszeczkę. Podnieść też troszeczkę basu. O, oni tak idą bardziej w takie konturowe brzmienie. Dopiero limiter zaczyna działać, prawda? Kochani, to jest, mastering może za duże słowo, ale na pewno właściwe przygotowanie muzyki do publikowania. Jesteśmy głośni, tak jak ma to być głośno, mniej więcej mamy bardzo fajnie ogarnięte wysokie, niskie tony. Ten materiał brzmi spójnie, spokojnie możemy go renderować, zaznaczamy go, eksport i zmieniamy, pamiętajcie, 44, 16, eksport, trole, nie mix, tylko master. I gotowe. Dziękuję Wam serdecznie. Za chwilę bonus. Kochani, nie omówiliśmy wszystkich funkcji Abletona. To jest niemożliwe w tak krótkim, czteroodcinkowym cyklu. Natomiast spójrzcie. Wiemy, jak tworzyć audio. Ja bym chciał wrócić do jego instrumentów i do rzeczy MIDI, bo tutaj jest ogromne bogactwo. Możemy te instrumenty wybierać na różne sposoby. Albo poprzez zakładkę Sound i wtedy, zobaczcie, otwierają nam się kategorie. Basy, brasy, efekty jakieś tam exotic, eksperymentalne rzeczy, gitary. Bierzemy taki instrument, przeciągamy sobie na ślad MIDI. Możemy ją przeciągnąć też gdzieś tutaj i ten ślad MIDI się utworzy nam. Istotne jest to, żeby tutaj wybrać po prostu klawiaturę, z której korzystamy. U mnie to jest Nordlead. Mamy banjo, nie? I gramy banjem. Weźmy sobie na przykład jakiś inny bas. Proszę bardzo, aggressive bass, cokolwiek. Wrzucamy, mamy, aha, on cały czas będzie chciał, zaraz sobie obejdziemy. Taki bas. Weźmy jakiś inny. Mamy inny bas. I na tej zasadzie jakby dobieramy sobie instrumenty. Natomiast istnieje jeszcze inna zasada w doborze instrumentów. Tu mamy zakładkę instrument. Analog wybieraliśmy przedtem, ale na przykład wybierzmy sobie jakiś na przykład operator. Te instrumenty mają gotowe presety, prawda? Znowu wracamy do jakichś jego barw, które mogliśmy wybierać w zakładce Sounds. Natomiast tak? Drums. Ładujemy drums na naszą ścieżkę. Mamy drums. Przeróżne brzmienia.
oczywiście gram bardzo, bardzo nieudolnie te rzeczy. 808. Bardzo elektroniczna perkusja. To są instrumenty. Warto je sobie po prostu sprawdzić i prześledzić samemu, co tam się znajduje, co można znaleźć, bo w zakładce klipy wiemy, co jest, mamy tam gotowce. Natomiast my te wszystkie rzeczy możemy wgrać sami do programu. Pamiętamy, jak to się robi. I każdy instrument to każdy ślad, prawda? Nie wiem. Wyłączyłem sobie metronom. On jest istotny, jak nagrywamy pierwszy ślad perkusyjny. Tutaj jest metronom. Prawda? I w ten sposób nagrany klip może nam stworzyć pierwszą pętlę, na bazie której będziemy sobie tworzyć utwór. Oczywiście później z zakładki Audio Effect wrzucamy potrzebne nam efekty, korygujemy te brzmienia. O tym wszystkim żeśmy mówili. Bardzo ciekawą zakładką jest Max for Life. Jest to bogactwo strasznie kreatywnych w ogóle pluginów, nie wiem, instrumentów czy urządzeń wirtualnych, które nam mogą zmieniać nasze brzmienie. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Aha, to jest, przepraszam, to już są takie struktury bardzo, bardzo, weźmy tutaj na przykład coś prostszego. No, na przykład. Tak, to jest zespół, zobaczcie, mamy i pogłos, mamy tutaj equalizer, mamy różne rzeczy, którymi możemy manewrować. Jeden z setek ciekawych efektów. Moi drodzy, podsumowując to wszystko, zapraszam Was do skorzystania z tej darmowej opcji Ableton Live. 180 dni, to się po prostu jeszcze nigdy nie zdarzyło żadnemu producentowi. No, nie wiem, pandemia nie jest niczym, z czego moglibyśmy się cieszyć, ale taki ukłon w stronę ludzi, którzy chcą zająć się muzyką w komputerze, no jest przepotężny. Zapraszam Was, ściągnijcie sobie Ableton Live, popracujcie, cieszcie się tym, że możecie przez pół roku korzystać z potężnego narzędzia zupełnie za darmo. W tym momencie tutaj na dole pojawią się pojawią się adresy mailowe. Jeżeli byście chcieli się skontaktować ze mną, macie pytania, zapraszam. Jeżeli byście chcieli, żeby zorganizować warsztaty dla większej ilości osób i warsztaty już stacjonarne, miejmy nadzieję, po wakacjach, bardzo proszę piszcie do Centrum Sztuki w Oławie. Jest to możliwe. Jeżeli jesteście gdzieś tam spoza Oławy, bardzo chętnie przyjadę do Was poprowadzić takie zajęcia. Adres do mnie, adres do Centrum Sztuki w Oławie. Dziękuję Wam serdecznie za spędzony czas. Mam nadzieję, że przyda się to Wam wszystko, o czym opowiadałem. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Cześć.